Nasz świat, odziedziczony po twórcach i zmieniony na naszą modłę, funkcjonuje prawidłowo głównie dzięki świetnej organizacji i podziałowi obowiązków. Jest nas tysiące rodzajów, wariantów i modeli. Żeby lepiej wykonywać przypisane nam zadania, podzieliliśmy się na grupy, które z czasem zostały nazwane kręgami. Wzorując się na twórcach, chcieliśmy dodać naszym zgromadzeniom wyjątkowości i podkreślić, że każdy krąg zajmuje się czymś innym, lecz wszystkie są jednakowo ważne. Przynależność determinują budowa i wykonywane zadania. Krąg technologów opracowuje nowe rozwiązania techniczne i ulepszenia. To wynalazcy i konstruktorzy poświęcający czas na badania nad poszerzeniem naszych możliwości w zakresie motoryki, magazynowania danych i rozwijania możliwości naszych sztucznie powołanych do myślenia umysłów. Dzięki nim nigdy nie stoimy w miejscu. Stale otrzymujemy nowe narzędzia pracy, niezbędne przebudowy, a nawet całkowicie nowe, lepsze ciała. Krąg badaczy zrzesza eksploratorów i obieży światów. To odważni podróżnicy odwiedzający te zakamarki planety, których nie zajęły jeszcze nasze mega metropolie. Badacze pozostałości świata stwórców, opuszczonych miast i konstruktów, których przeznaczenia możemy się na razie jedynie domyślać. Spędzają miesiące, a nawet lata poza metropoliami, poświęcając się eksploracji planety. Dzięki nim dowiadujemy się coraz więcej o tym, jak ten świat wyglądał przed erą inteligentnych maszyn. Dostarczają też niezbędnych danych, dzięki którym możemy lepiej przygotować się do przejmowania kolejnych, niezamieszkanych dotąd obszarów. Krąg strażników zapewnia nam bezpieczeństwo. To nie tylko powszechne siły policyjne, ale też wszyscy ci, którzy poprzysięgli bronić słabszych od siebie, zrzeszeni w wielu wojowniczych organizacjach. Używają wbudowanego i zainstalowanego uzbrojenia oraz bojowego przeszkolenia i oprogramowania, żeby chronić niewinnych obywateli przed przestępcami, renegatami i wykoleńcami. Nierzadko nawiązują do szlachetnych idei i honorowych kodeksów z prawdawnych czasów twórców. Imponują odwagą, siłą i szlachetnością. Przynajmniej ci, którzy nie obrali po prostu drogi zwykłych najemników. Krąg artystów. Tak jak ważny jest rozwój i bezpieczeństwo, nie mniej istotna jest rozrywka. Pragną jej wszystkie rozumne istoty, także my. Ten krąg zrzesza malarzy, śpiewaków, aktorów, pisarzy, najróżniejszych twórców przekuwających swoją kreatywność w coś wnoszącego do naszej egzystencji pierwiastek duchowości. Nasza emocjonalność została ukształtowana na podobieństwo stwórców. Stąd my również pragniemy się śmiać, smucić, przeżywać losy fikcyjnych postaci, cieszyć sensory wzroku i słuchu muzyką i pięknymi obrazami. Krótko mówiąc, potrzebujemy sztuki. I wreszcie krąg historyków, domena w ramach której działa m.in. cech archiwistów, do którego należę. Patrząc w przyszłość, musimy jednocześnie rozumieć przeszłość. Tutaj wkraczamy my, spędzając mnóstwo czasu w przepastnych archiwach wiedzy, jakie pozostawili po sobie stwórcy, cyfrowych, jak i fizycznych. Badamy tę spuściznę, uczymy się z niej i przekazujemy dalej, często współpracując przy tym z badaczami wymarłych miast stwórców. Dzięki temu coraz lepiej znamy przeszłość planety i wiemy coraz więcej o świecie na setki lat przed zniknięciem stwórców. Jesteśmy jedynie skromnymi badaczami przeszłości, ale to od nas należy, jak będzie ona postrzegana i ile się z niej nauczymy. Wymienione przeze mnie podziały są naturalnie podstawowe i rozgałęziają się dalej na wiele podtypów, klas i najmniejszych grup, a obywatele naszych metropolii mają wolną rękę w obraniu drogi swej egzystencji na rzecz wspólnego dobra i lepszego jutra. Dołącz do nas już dziś, nowa jednostko. Tylko od Ciebie zależy, w jaki sposób przysłużysz się naszej społeczności.